Bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo mi miło, że w takim fajnym, kameralnym gronie się spotykamy. Ja chciałabym Państwu opowiedzieć o psychologii, z tym, że w taki sposób może troszeczkę inny niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Mogę mówić rzeczy, które mogą się wydawać bardzo niepopularne, bo jestem wprawdzie psychologiem z wykształcenia, natomiast do psychologii jestem nastawiona mocno negatywnie, głównie do jej takiej formy użytkowej, czyli do psychoterapii. Mam wiele doświadczeń, wielu ludzi się do mnie zgłasza, którzy byli skrzywdzeni przez terapeutów, którym terapia nie tylko nie pomogła, ale wręcz zaszkodziła. To mnie gdzieś tam tknęło do przeanalizowania całego tematu, skąd się to bierze i dlaczego tak jest. No i takim bardziej się zaczęłam zagłębiać jakby w całą sprawę. No to doszłam do różnych takich może bardzo niepopularnych wniosków. Bo to jest tak, że ta współczesna psychologia, którą my znamy, z którą mamy do czynienia na co dzień, to jest taka całkiem nowa nauka, bo ona gdzieś tam pod koniec XIX wieku się dopiero wyłoniła niejako z filozofii. Do tej pory przez wieki jakby psychologia była domeną filozofów, ale przepraszam, pod koniec XIX wieku, kiedy właściwie na gruncie tych takich idei pozytywistycznych czy empirystycznych stało się tak, że za naukę zaczęto uważać właściwie tylko to, co jest doświadczalnie sprawdzalne, co ma przełożenie na eksperyment jakby. No i psychologia zechciała być również taką nauką, czyli nauką, która byłaby na wzór nauk ścisłych, poparta dowodami, właśnie badaniami empirycznymi. Zaczęły powstawać różne laboratoria psychologiczne, to była bardzo, bardzo duża moda na to. No ale w gruncie rzeczy to, co zarzucano do tej pory filozofii i filozofom, że oni sobie tam gdybają na temat natury ludzkiej i na temat człowieka w ogóle, jakby to się nadal przeniosło na grunt psychologii współczesnej, dlatego że oczywiście prawdy o człowieku nie można dociec. Znaczy człowiek jest na tyle skomplikowany, że nie wszystko można zbadać, nie wszystko można empirycznie udowodnić. No i chcąc nie chcąc, siłą rzeczy stało się tak, że te spory, które wiedli wcześniej filozofowie, a teraz zaczęli wieść między sobą psychologowie, powstawały różne szkoły wzajemnie się zwalczające, każdy miał jakiś inny pomysł, u podstaw każdej koncepcji jakieś tam inne założenia leżały, ale generalnie jedna była taka część wspólna i tą częścią ja nazywam to błędem antropologicznym. To znaczy całkowicie odmienne niż wcześniej myślenie o tym, kim jest człowiek. Tak? Ten błąd polega głównie na redukcjonizmie, to znaczy na zredukowaniu człowieka do jakiegoś jednego tylko i wyłącznie jednego obszaru. To znaczy tutaj akurat w przypadku psychologii jest to najczęściej zredukowanie do tej sfery materialnej, do sfery cielesnej, do funkcjonowania jakby biologicznego organizmu. No i cóż, oczywiście to się nie zaczęło od psychologii, bo to zaczęło się dużo wcześniej, tak? Czyli to już podstawy ku temu błędowi dał Kartezjusz, który gdzieś tam radykalnie rozdzielił duszę od ciała, czyli jakby spowodował to, że filozofia podzieliła się na jakieś dwa nurty. Jeden ten materialistyczny, a drugi właśnie taki spirytualistyczny, tak, że człowiek, z jednej strony jedni mówili, że człowiek jest właściwie tą rzeczą myślącą, tak jak to mawiał Kartezjusz, że jest tym takim, że to jest człowiek. Ja myślę, to ja jestem tą świadomością, ciało to tam zaledwie jakaś tam coś w rodzaju przypadłości. Natomiast drugi ten nurt, to był ten nurt materialistyczny, on się też bardzo szeroko rozwinął i psychologia współczesna zaczęła właśnie z tego nurtu
jak najbardziej czerpać, czyli zredukowanie człowieka do materii. Czyli, a takie tutaj te pierwsze koncepcje psychologiczne, które powstawały, na przykład koncepcja behawioralna, to w ogóle zredukowała człowieka totalnie. To znaczy, człowiek jest zwierzęciem, po prostu trochę lepiej rozwiniętym zwierzęciem, ale tak naprawdę to można go sprowadzić tylko i wyłącznie do różnych procesów, które zachodzą gdzieś tam w organizmie, a to te procesy te psychiczne, czy te wyższe, czyli myślenie, czy wyobraźnia, to wszystko jest jakby efektem tylko i wyłącznie procesów biologicznych, chemicznych zachodzących w organizmie człowieka. No i tutaj właściwie John Watson to był taki czołowy jakby behawiorysta. On w zasadzie w ogóle zaprzeczył istnieniu czegoś takiego jak świadomość, w każdym razie w tym takim sensie, jak to wcześniej myślano, w takim substancjalnym rozumieniu. I właśnie tak jak mówię, stwierdził, że w zasadzie człowiek jest taką istotą, którą można dowolnie kierować, dowolnie sterować jej zachowaniem, znając pewne mechanizmy. On te mechanizmy odkrył właśnie tak. No i on i nie tylko on, bo wielu behawiorystów nad tym pracowało, nad mechanizmami uczenia się, w jaki sposób człowiek się uczy. No i zresztą przez to przysłużył się między innymi właśnie rozwojowi manipulacji, propagandy, tego co, no tutaj się można zgodzić, że psychologia doskonale się rozwinęła w tym kierunku, także w tym manipulacyjnym. Także wiele tych badań, eksperymentów, które gdzieś tam przeprowadzano, przysłużyły się całej inżynierii społecznej na przykład, tak? Edward Bernays, taka osoba, twórca propagandy, który bardzo korzystał z behawioryzmu właśnie i w połączeniu zresztą z myślą jakby Freuda, z której również zaczerpnął, stworzył koncepcję, w jaki sposób można kierować każdym wyborem człowieka, każdą jego decyzją. To, czy to dotyczy poglądów politycznych, czy też takich konsumenckich, czy cały rozwój reklamy, cały rozwój marketingu, czy propagandy tej politycznej, to właśnie między innymi ma źródła właśnie w behawioryzmie, no i w tym takim założeniu, że człowiekiem można w zasadzie dowolnie sobie sterować. Koncepcja behawiorystyczna w ogóle to taka koncepcja bardzo deterministyczna, to znaczy tak, tam było założenie, że całym życiem człowieka, na życie człowieka ma wpływ głównie czynniki środowiskowe, a więc nie, no tak jak mówię, tu już nie ma mowy o duszy, tak? Psychologia to już pozostała tylko w nazwie, tak? Że to jest nauka o duszy, ale tutaj już nie ma żadnej duszy, bo to jest kwestia pewnych tam tylko procesów. No i które są w zasadzie uzależnione od środowiska, od oddziaływań tych zewnętrznych, środowiskowych. Czyli człowiek rodzi się jako tabula rasa, czysta tablica i na tym jakby się dopiero zapisuje pod wpływem środowiska to, co tam jego doświadczenia. I drugą taką koncepcją, pewnie bardziej znaną i pewnie bardziej jakby taką, która najbardziej chyba zaważyła na tym psychologicznym myśleniu, to jest koncepcja Zygmunta Freuda, którego w zasadzie można również postrzegać jako filozofa poniekąd, bo on stworzył własną jakby wizję człowieka, wizję totalnie odmienną od dotychczasowych, które gdzieś tam funkcjonowały w filozofii. Zresztą mówi się nawet do tej pory, że żyjemy w takiej epoce postfreudowskiej, tak? Czyli musiał być to jakiś taki gwałtowny przełom i rzeczywiście był, bo Freud zrobił coś niebywałego, tak? Bo coś bardzo oryginalnego, to znaczy pozbawił człowieka rozumu niejako. Czyli on stwierdził, że to, co jest najważniejsze, to, co człowieka jakby, co jest najważniejsze w naszym życiu, to jest, mieści się w naszej nieświadomości. Czyli świadomość człowieka jest zaledwie wierzchołkiem takiej góry lodowej, a na wpływ na jego zachowania, na jego myślenie mają przede wszystkim czynniki podświadome w postaci głównie popędów, instynktów, różnorakich konfliktów, które gdzieś tam toczą się w podświadomości, czy kompleksów, które gdzieś tam
są nieuświadomione i tylko rzadko przechodzą jakby do świadomości. I tutaj Freud jakby pokazał, że rola rozumu w zasadzie w funkcjonowaniu, w życiu człowieka to jest w zasadzie bardzo marginalna. W zasadzie rozum powinien jakby być takim narzędziem do wspomagania tak popędów i tych potrzeb ludzkich. No i cóż, no w zasadzie oprócz tego, skoro, bo tutaj to również Freud założył też determinizm, tak? Tylko że tak, o ile tam u behawiorystów było to wszystko uzależnione od środowiska zewnętrznego, tak tutaj było wszystko uzależnione od tego wewnętrznego, nieświadomego życia, które się gdzieś tam w nas toczy. No i Freud jakby za jednym zamachem pozbawił człowieka nie tylko rozumu, jakby umniejszając jego wagę i umniejszając jego rolę, pozbawił człowieka też wolnej woli. Bo się okazuje, że skoro te wszystkie czynniki, to wszystko, co tam się dzieje, jest w ogóle od nas niezależne, no to siłą rzeczy po prostu nie mamy na to wpływu, tak? Nie możemy być za to ani odpowiedzialni, ani jakoś tego kontrolować, tak? Więc jakby cała wolna wola, cały rozum, to wszystko zostało wyrzucone gdzieś tam do śmietnika, a zaczęło się liczyć co innego. Czyli zdrowa jednostka, zdrowa psychicznie jednostka to jest taka, która zaspokaja w odpowiedni sposób swoje potrzeby, realizuje swoje popędy i w jakiś tam. Natomiast wszystkie jakby problemy, czy nerwice, czy różnego innego rodzaju problemy wynikają z tego, że te popędy są niezaspokojone. No tak w skrócie i bardzo tak może trochę za bardzo ogólnie, no ale to chciałam tak przybliżyć, jak to wyglądało. Psychoanaliza jakby Freuda w ogóle była ukierunkowana na to, żeby uczynić, znaczy Freud jakby uczynił z człowieka takiego niewolnika własnych popędów. Rozbudził w człowieku pożądania, które potem jakby psychoanaliza w zasadzie można by ją tak opisać, że to było takie rozbudzenie w człowieku jego pożądań, przy czym następnie, kiedy pojawiało się nieuchronne poczucie winy w związku z tym zaspokajaniem jakby takim tych różnych popędów, no w związku z tym wtedy trzeba było to leczyć. Freud w ogóle chciał, żeby psychoanaliza zastąpiła praktyki religijne. On zresztą o tym bardzo często mówił, pisał do swoich przyjaciół. Bo to też jest bardzo ciekawa historia, że z pism Freuda to w zasadzie pozostały tylko jego listy, bo gdzieś tam część jego pism została zniszczona, bo on przed śmiercią dużo pism zniszczył, a potem na przykład jego córka większość tych jego zapisków utajniła. One są gdzieś tam, leżą w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych i są utajnione i tak naprawdę nie wiemy, co w nich jest. Pewnie gdybyśmy wiedzieli, to może by to rzuciło światło zupełnie inne i na Freuda, i na psychoanalizę, i na całą współczesną psychologię. No ale tego nie wiemy i się pewnie prędko nie dowiemy. W każdym razie Freud postrzegał jednostkę zdrową jako jednostkę, która jest przede wszystkim niereligijna, tak? Czyli religijność Freud uważał za chorobę, za rodzaj nerwicy, bo on uznawał coś takiego, że cała kultura właściwie, a więc i religia, i sztuka również, są efektem sublimacji popędów, głównie popędu seksualnego. Czyli jeżeli człowiek nie może zaspokoić swojego popędu seksualnego w taki sposób, jaki sobie tam akurat chce i wymyślił, no, ze względów oczywiście społecznych, wtedy sublimuje niejako ten popęd i tworzy, tak? Więc to, że ktoś coś pięknego stworzy, tak, to jest zdaniem Freuda efekt sublimacji jego popędu, że nie mógł go zaspokoić w jakiś taki sposób. I religia, według Freuda, jest również czymś takim, tak? Czyli że ludzie przerzucają niejako swoje te potrzeby i swoje te popędy i tworzą sobie religię, tworzą sobie Boga. Tutaj są zresztą dużo takich elementów z filozofii materialistycznej Feuerbacha, bo to on jako gdzieś tam jeden z pierwszych powiedział, tak, że to nie Bóg stworzył człowieka, tylko człowiek stworzył sobie Boga. Czyli stworzył sobie Boga na swoje podobieństwo. Czyli ponieważ czuł się słaby czy bezsilny, stworzył sobie kogoś wszechmogącego, tak. Skoro czuł się, że jest śmiertelny, to stworzył sobie kogoś nieśmiertelnego, tak. Ale generalnie Bóg jest jedynie wymysłem, jakby nie istnieje obiektywnie.
Jest po prostu wymysłem człowieka, jest tworem jego umysłu. No i tutaj Freud jakby myślał w taki sam sposób, zresztą w taki sam sposób myślało także wielu innych psychologów, zwłaszcza tam na początku jakby, kiedy psychologia się tworzyła. No i cóż tu dużo mówić, no do dzisiaj właściwie psychologia, gdzieś ten pogląd psychologii jest, o czym mogą świadczyć takie badania dosyć ciekawe, w których bada się wiarę ludzi różnych profesji jakby. No i okazuje się, że nieodmiennie od początku, kiedy te badania były prowadzone, to gdzieś tam od początku XX wieku, okazuje się, że psychologowie to jest ta grupa, która zawsze wychodzi w tych badaniach najsłabiej, jeśli chodzi o wiarę w Boga, tak? Tam były takie pytania dotyczące, czy wierzysz w transcendentnego, osobowego Boga, tak? Nie chodziło o przynależność do jakiej religii, czy do wyznawania jakiejś tam konkretnej wiary, tylko chodziło o istnienie Boga, tak? I okazuje się, że psychologowie po prostu nie wierzą w Boga, tak? I teraz oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest efekt tego, że tam na psychologię idą akurat tacy ludzie, którzy w Boga nie wierzą, czy nie jest przypadkiem inaczej, tak, że po prostu ludzie tracą gdzieś tam po drodze wiarę pod wpływem pewnych idei, pewnego myślenia, które psychologia jakby niesie ze sobą, tak. Oczywiście to, że wracając już tak do Freuda, bo to taka dygresja tylko, wracając do Freuda, on wyraźnie mówił, tak, że on chce, żeby psychoanaliza, psychoterapia w jego wydaniu zastąpiła ludziom religię i on o tym mówił dosyć jasno, bo on uważał, że religijność człowieka po prostu podlega pewnej ewolucji, tak, od tych najniższych form w postaci gdzieś tam jakichś wierzeń plemiennych, poprzez politeizm, przez wielkie religie monoteistyczne, których zresztą uważał, że chrześcijaństwo jest tym najwyższym jakby etapem rozwoju, ale liczył na to, że w krótkim czasie okaże się, że to psychoanaliza właśnie zastąpi ludziom religię. No bo oczywiście, jak każdy myślący człowiek, jednak mimo wszystko Freud zdawał sobie sprawę, że człowiek potrzebuje religii, z natury gdzieś tam jest w głębi religijnej, tego potrzebuje. No więc Freud właśnie miał taki pomysł, żeby praktyki religijne, zwłaszcza te takie w rodzaju spowiedzi, w rodzaju rozgrzeszenia, żeby to mogło wszystko robić psychoterapia. No i cóż, na początku to było tak, że Kościół oczywiście doskonale sobie zdawał z tego sprawę, tak? Czyli widział tą jakby naturę psychoanalizy, jak ona wygląda, tak? Że oczekuje się od człowieka, że człowiek zdrowy to jest człowiek niewierzący, to jest człowiek niereligijny. No i zresztą pisma Freuda były zakazane przez Święte Oficjum aż do soboru właściwie watykańskiego. Jeszcze w latach 60. wydawano takie monity, w których zabraniano księżom, zabraniano klerykom uczestniczenia w seansach to prawie to samo właściwie. W seansach psychoterapeutycznych, psychoanalitycznych zabraniano im także jakby uczenia się psychoanalizy. Psychoanaliza była po prostu grzechem ciężkim. To się zmieniło po soborze, kiedy się Kościół otworzył na świat i w ogóle otworzył się na naukę. No i z jakim skutkiem, no to widać, bo to spadek zaowocował bardzo szybkim spadkiem powołań. Tym bardziej, że to nie był tylko jeden Freud i nie był tylko jeden behawioryzm, ale tutaj najwięcej chyba w tym względzie miała do powiedzenia psychologia humanistyczna, która w ogóle weszła ze swoim całkowicie odmiennym rozumieniem wolności, czyli takim zupełnie przeciwnym myśleniu właśnie chrześcijańskiemu, ponieważ psychologowie humanistyczni wyszli z założenia, to jest znowu Feuerbach, tak, czyli to nawiązanie takie, że to człowiek człowiekowi Bogiem, tak, że nie ma Boga, jest po prostu człowiek i ten człowiek jest jakby kimś najważniejszym. Zresztą Erich Fromm, taki znany psycholog, wymyślił nawet coś takiego jak religia humanistyczna, czyli chodziło o to, że
że człowiek jest postawiony w centrum zamiast Boga, no i tym celem jego życia, tym celem ostatecznym ma być samorealizacja, czyli osiągnięcie jakiejś pełni ludzkości, pełni człowieczeństwa. No i cóż, psychologowie humanistyczni rozumieli wolność nie tak, jak się ją rozumiało do tej pory, czyli nie jako wybór pomiędzy dobrem i złem, nie jako odkrycie, co jest dobre i próba realizacji dobra, tak? Tylko przeciwnie, zupełnie spojrzeli na to, że nie ma czegoś takiego jak dobro uniwersalne, tak? Nie ma czegoś takiego jak stałego jak dobro, po prostu dobre jest to, co jest dla mnie w tej chwili dobre, co jest dla mnie przyjemne na przykład, tak? W związku z tym każdy człowiek ma w życiu swoim realizować to, co mu się podoba, tak? Takie zasady wyznawać, jakie mu się podobają, tak? Każdy człowiek powinien być jakby twórcą własnej moralności. No i psychologia humanistyczna bardzo zwróciła się oczywiście przeciwko Kościołowi katolickiemu, który jakby stał od wieków na straży tej moralności i tych zasad, i zwróciła się przeciwko rodzinie, ponieważ uznano, że no co jest źródłem największego zniewolenia i największej opresji, no więc rodzina, tak, która przekazuje jakieś tam wartości, i Kościół, który te wartości jakby cały czas stoi na straży. Dodatkowo Kościół stał również, bronił tej rodziny cały czas, tak? Zakazywał rozwodu, zakazywał antykoncepcji, zakazywał rozwiązłości, współżycia przedmałżeńskiego i wielu, wielu innych rzeczy. No i tutaj taki na przykład Carl Rogers czy Abraham Maslow, oni uznali po prostu, że to jest rodzaj zniewolenia, tak? Że Kościół w ten sposób kontroluje ludzi, że narzuca coś, tak? A człowiek powinien być wolny, czyli powinien się z tego w ogóle najlepiej wyzwolić. A grupą oczywiście najbardziej zniewoloną były katolickie zakonnice, no bo to oczywiste, tak, w oczach humanistycznych.